Witam Was ze szlaku. Dzisiaj znajduję się w Beskidzie Małym. Beskid Mały, niewielkie pasmo górskie. Trochę takie zapomniane. Ja sobie zaplanowałem krótką dwudniową wędrówkę po tym paśmie, bo jeszcze tutaj nigdy nie byłem. No i wszystko wygląda na to, że będzie to dosyć deszczowa wędrówka. Dobranie ubioru na wędrówkę w taką pogodę to nie jest najprostsza sprawa. Jest dosyć ciepło, jest jakieś 10 stopni na plusie. Bardzo wilgotno, pada taki solidny deszcz, nie jest to jakaś ulewa. Ale jest to deszcz na tyle mocny, że softshell już tego nie przetrzyma i przemoknie. Więc zostaje nam kurtka przeciwdeszczowa. A podchodząc pod górę jednak dosyć mocno się rozgrzewamy, wytwarzamy wysoką temperaturę, ciało mocno paruje. Ja nic nie widzę, bo mam całkowicie okulary zaparowane. No i w tym wypadku jesteśmy skazani na kurtkę przeciwdeszczową, która siłą rzeczy nie ma prawa oddychać tak dobrze jak softshell. Więc musimy się ubrać tak, aby nam było możliwie chłodno. No ale czasami wiele się nie zdziała, ja mam na sobie tylko bieliznę termiczną i kurtkę. Pod pachami mam otwarte otwory wentylacyjne w kurtce, ale w tych warunkach to niewiele pomaga. Po prostu za dużo ciepła ciało generuje w trakcie podchodzenia. Natomiast takie krótkie wypady w takich warunkach to jest świetna okazja, żeby przed dłuższą wędrówką sprawdzić, czy wszystko w naszym ekwipunku działa tak jak powinno. Czy buty nie przemakają, czy kurtka nie przemaka, czy prawidłowo spakowaliśmy ekwipunek i zabezpieczyliśmy przed deszczem. Gdy rozpoczynałem planowanie tej wędrówki jeszcze w domu, siedząc nad mapą, to uwzględniłem na trasie kilka punktów widokowych. No ale dzisiaj w ogóle nie ma sensu tych miejsc odwiedzać. Także dzisiaj wartością tej wędrówki będzie po prostu wędrówka sama w sobie. Deszcz na moment zelżał, a ja mam na szlaku kilka przewróconych brzus. Także na pewno nie odpuszczę takiej sytuacji. W takich warunkach zbiorę solidną garść brzozy i to mi na pewno ułatwi rozpalenie ognia potem. Kora z zewnątrz oczywiście jest mokra, ale schowam ją do kieszeni. Mam przed sobą jeszcze kilka godzin marszu. Także będzie sobie delikatnie podsychać. Wypchałem całą kieszeń korą brzozy. Przy zbieraniu rozpałki obowiązuje kilka zasad, a jedną z takich zasad jest to, że rozpałki nigdy nie można mieć za dużo. Rozpałki można mieć tylko za mało. Kto z Was lubi taki klimat w lesie? No ja muszę przyznać, że mi taki klimat bardzo pasuje. Ale w sumie jak się tak nad tym zastanawiam, to chyba mi każdy klimat w lesie pasuje. Dotarłem na przełęcz Midowicza. Chcę wejść na Leskowiec, ale nigdy nie byłem w schronisku Leskowiec, więc podejdę pod schronisko, zobaczę jak to schronisko wygląda. Potem zawrócę, no i ruszę właśnie na ten szczyt. Na szlaku bez zmian. Dalej widać na jakieś może 15-20 metrów. W takiej sytuacji wędrowiec jest po prostu sam ze sobą. Może zaglądać i rozglądać się tylko po własnej głowie. No ale to jest chyba jeden z ważniejszych elementów samotnej wędrówki. W schronisku cisza i spokój, dwoje turystów. Ja ruszam dalej na szlak. Punkt widokowy Leskowiec.
nie chcę zapeszać, ale wygląda na to, że chyba deszcz powoli ustaje. W temacie widoków nic się nie zmienia, nadal nie widać nic. Dlatego ja już sobie odpuszczam dalsze punkty widokowe i zmierzam prosto do miejsca przeznaczonego na biwak. Ostatnio mam szczęście do poprzewracanych drzew. Ostatni fragment mojej ścieżki też jest zablokowany. Muszę się tu jakoś powoli przeciskać. No na tym ostatnim fragmencie miałem małe déjà vu. Bardzo podobnie wyglądało moje ostatnie wejście na Baranią Górę. Kto nie widział, to zapraszam na kanał Mikro Przygody. Tam jest relacja z tego wejścia. Mała zmiana planów. Mój oryginalny plan zakładał nocleg w tamtej jaskini z tym takim malutkim wodospadem, który widzieliście. Ale zmieniłem ten plan z kilku powodów. Po pierwsze, było tam strasznie głośno, huk tej spadającej wody był bardzo ogłuszający. Po drugie, były tam jakieś rzeczy pozostawione przez ludzi, którzy najwyraźniej w tym miejscu biwakowali. Było tam sporo resztek jakiegoś jedzenia. Najogólniej rzecz mówiąc, to miejsce nie wydało mi się przyjemne. To jest jedno z takich kryterium, które ja zawsze biorę pod uwagę, pomijając już te obiektywne sprawy, czy miejsce jest dobre na schronienie, czy nie. To sama atmosfera, to jak się czujemy w tym miejscu, czy przychodzimy na miejsce i nasze odczucia są pozytywne do tego miejsca, czy coś nam tak podświadomie nie pasuje. Ja w tamtym miejscu nie czułem się szczególnie dobrze, mimo że cały czas się nastawiałem właśnie na nocleg w tej jaskini. Postanowiłem zejść trochę niżej potokiem. Troszkę już się robi późno, także miejsce, które znalazłem, nie jest idealne. Natomiast mam blisko potok, mam wodę. Miejsce jest stosunkowo płaskie, wystarczająco płaskie, tak bym powiedział. Także tutaj sobie ogarnę biwak na dzisiejszą noc. Wędrując w deszczowych warunkach, szczególnie jeśli spodziewamy się takiego deszczu padającego cały dzień, trzeba dobrze zabezpieczyć ekwipunek w plecaku. Nawet jak nasz plecak jest wykonany z materiału wodoodpornego, tutaj są szyty i na tych szwach też może wodę puścić, dlatego najlepiej zastosować przynajmniej 2 stopnie ochrony z zewnątrz, pokrowiec przeciwdeszczowy na plecak, ale generalnie to rozwiązanie samo w sobie może być niewystarczające właśnie dlatego, że tutaj od strony pleców po szwach woda może wnikać do plecaka, także od zewnątrz najlepiej zabezpieczyć takim pokrowcem, a w środku dodatkowo jeszcze najważniejsze elementy ekwipunku, śpiwór, ubrania na zmianę. I jeszcze dodatkowo zabezpieczyć workiem wodoszczelnym. I tu jest dobry przykład na to, bo od strony pleców worek jest wilgotny. To znaczy, gdybym nie miał dodatkowo tego, tu mam akurat śpiwór, gdybym nie miał śpiworu w tym worku, no to już widzę, że przynajmniej z zewnątrz byłby wilgotny. A ma to szczególne znaczenie w przypadku śpiworów puchowych.
Ja w góry zawsze zabieram kije trekkingowe. Po pierwsze pomagają przy podchodzeniu, ale przede wszystkim pomagają przy schodzeniu. No a dodatkowo mogą nam pomóc w rozstawieniu schronienia. Ja dodatkowo kij trekkingowy zawsze sobie obijam taśmą naprawczą, nabijam sobie na kij kilka metrów i tym sposobem zawsze w terenie mam taki podstawowy zestaw naprawczy, nigdy tej taśmy nie zapomnę. Przygotowałem sobie takie minimalistyczne schronienie z poncho, mam pokrowiec na śpiwór, także to w zupełności wystarczy. No i w ten szybki sposób schronienie na dzisiejszą noc mam gotowe. Mam jeszcze dokładnie 57 minut do zachodu słońca, także zostało mi jeszcze rozpalenie ognia, przyniesienie trochę wody z potoku. Tylko przez chwilę cieszyłem się bezdeszczową pogodą, deszcz znowu zaczął padać, także muszę troszkę przyspieszyć z tym rozpalaniem ognia.
moje ognisko dogasa, posiedzę jeszcze trochę, poczekam aż się całkowicie dopali. W tej chwili temperatura wynosi 9 stopni, w nocy według prognozy ma być jakieś 5-6, także noc powinna być komfortowa. Ja lokuję się w schronieniu, widzimy się jutro. Dzień dobry, noc przebiegła bez żadnych zakłóceń. To była bardzo komfortowa noc, dawno mi się tak dobrze nie spało. No a na niebie widać nawet jakieś niewielkie skrawki niebieskiego koloru. Wczoraj rozpalając ogień nie zużyłem całej rozpałki. Zawsze zostawiam sobie przynajmniej taką ilość, żeby w razie gdyby to ognisko zgasło, gdyby się nie udało rozpalić za pierwszym razem, to żebym cały czas podpałkę pod ręką miał, żeby się nie okazało, że zostałem z niczym i od początku teraz w mokrym lesie, w padającym deszczu muszę szukać rozpałki. No i dzięki temu rano teraz bez problemu mogę sobie rozpalić ogień. A korę brzoz dodatkowo targam na takie drobne paski, wtedy po prostu będzie między tymi kawałkami kory dużo lepsza cyrkulacja powietrza, dużo łatwiej to się wszystko zapali. No jak zwykle coś, co będę powtarzał do znudzenia przy każdej okazji, miejsce biwaku zostawiam bez śladu mojej obecności. Zobaczcie, jaka zmiana pogody od rana. Tak mnie wita rano Beskid Mały. Moja wędrówka powoli dobiega końca. Zostało mi kilka kilometrów. Kolejny raz, odkąd realizuję cykl Dzika Polska, łapię się na tym, że takie perełki, takie piękne miejsca i dzikie na swój sposób, na ten polski sposób, te miejsca leżą tuż pod naszym nosem. Trzeba tylko wziąć do ręki mapę, spojrzeć na naszą najbliższą okolicę i nie będę w ogóle zdziwiony, jeśli każdy z Was znajdzie jakieś takie ciekawe, całkiem dzikie miejsce w swojej okolicy. Że ja Wam bardzo dziękuję za to, że wędrowaliście ze mną. Jak zawsze zapraszam Was na kolejne filmy. Jako że powoli znowu zbliżam się do takiej okrągłej liczby subskrybentów, to wykorzystam tę okazję i podziękuję Wam za Wasze wsparcie. Raz na jakiś czas będę podkreślał to, że to właśnie dzięki Wam, dzięki Waszemu wsparciu, dzięki temu, że robicie zakupy w moim sklepie, dzięki temu, że oglądacie reklamy przed filmami i po filmach, dzięki temu, że wspieracie mnie na Patronite, dzięki temu te wszystkie filmy mogą powstawać. Także wielkie dzięki dla Was. Mam nadzieję, że jeszcze wiele wspólnych wędrówek przed nami. Do zobaczenia następnym razem.